Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Kroniki Brytany Archolos. Słuchajcie, możecie zostawić lajka na sam początek, a my kontynuujemy sobie naszą historię, oczywiście w tym Wilczym Leżu, czy jak to się kurwa nazywa? Nie wiem, właściwie jesteśmy. Wilcze Leże, bardzo dobrze powiedziałem. Au! Wilcze Leże, jeżeli nie widziałeś oczywiście poprzedniego odcinka, no to możesz wejść, a my od razu dzisiaj zaczniemy dialogiem tam, gdzie skończyliśmy, czyli musimy porozmawiać z Dirkiem. I możemy mu tutaj dać różne alkohole do spróbowania. Takim miłym, myślę, akcentem zaczniemy dzisiejszy odcinek. Spróbuj grogu. Tego. Co ty mi tu dajesz? To smakuje jak napój dla jakichś wieśniaków na biesiadzie. Nie będę podawał tego w swojej karczmie. Spróbuj tego. Oj, to będzie chyba długa rozmowa. Co ty mi tu dajesz? To smakuje... Nie będę... Ojejoj. Spróbuj tego. O! Inna animacja. Może zasmakuje. Co ty mi tu da? O. Spróbuj. Paskudztwo! Co ty myślisz, że u nas w karczmie faceci po całym dniu treningu i polowań będą sączyć sobie wino? Spróbuj. Oj, nie wiem, czy dobrze. Paskudztwo! To jest wszystko pewnie warte w kurwę siana. Spróbuj tego. Temu oddaję, ale no nic. Inwestycja. Mam nadzieję, że zapłaci dobrze. Co ty mi tu... Nie... Spróbuj tego. Co ty mi... Nie... Spróbuj... Lokalny bimber? Co ty mi... Nie... Butelka czystego spirytu? Co ty mi... Nie... Wino? Paskudztwo! Paskudztwo! Gin? Kurwa, mam nadzieję, że ja mu nie oddaję jakiś win pojebanych za 500 golda, co mam w eku. Trochę tych alkoholi tu mam. Piwo? Co ty mi... Nie? Zbożowa starka? Czymkolwiek to jest w ogóle? Wino? To musi siąść. No to jest solidne. Aha. Dziedzictwa Razola, to jest warte kurwa ze 100 golda, no. To już musi zasmakować. Także został ostatni wybór. Mroczny paladyn. Spróbuj tego. Musi siąść. O! Cholera! Niezłe! Skąd ty to wytrzasnąłeś? Jakiś czas temu Tomas, piwowar z miasta, próbował wprowadzić je na rynek. Mogę z nim porozmawiać o jakimś kontrakcie z twoją karczmą. Jeśli dobrze pamiętam, to liczył sobie ostatnio... 100 sztuk złota. Albo... 150 sztuk złota za skrzynkę. Oczywiście dojdą pewnie do tego wydatki na transport. Wyśmienicie. Na początek będę brał 2 skrzynki tygodniowo. Ale mu deala załatwiliśmy. Posam, nowe trunki. Dirk zlecił mi złożenie zamówienia u Tomasa. Będzie brał 2 skrzynki mrocznego paladyna tygodniowo. Podałem mu troszeczkę wyższą cenę, przynajmniej będzie z tego jeszcze coś dla mnie. No właśnie, bo tyle pieniędzy wypierdoliłem. Podejrzany ty. No dobra. O! Nie chciałem tego zrobić, ale dobra. W ogóle mamy to fajne otwieranie kufrów, więc teraz możemy, szukamy jakichś zajebistych kufrów. No i jakichś ludzi tu, z którymi możemy porozmawiać. Hej, Loria. Kto cię tu wpuścił? Krednar. Udało mi się pozbyć grupy, która koczowała przed waszymi murami. No, nareszcie ktoś się tym zajął. Ale nieważne. Może jakiś mały zakładzik. A o co? Jaki zakładzik masz na myśli? Kylit i Devir szykują się do pojedynku. Pokłócili się o poglądy na temat ewentualnej współpracy z południowcami. I teraz muszą sobie wyjaśnić, kto ma rację. Dając sobie po mordach? Dokładnie. Sposób prosty i skuteczny. Więc jak? Postawisz na któregoś? W razie wygranej zwrócę ci dwukrotność wpłaty. Czas decyzji nazywa się misja. Lore z Wilczego Leża przyjmuje zakłady dotyczące pojedynków pomiędzy Wilczymi Synami. Mogę postawić na którego trochę złota. A pokaż. Dobrze. Świetnie. W takim razie na którego stawiasz? Zwinnego i szybkiego jak błyskawica Kylida? Czy nieugiętego i mocnego jak dąb Devira? Kylid i Devir. Ja myślę, że zanim postawimy, chciałbym spotkać tego Kylina i Devida. I oni się znajdują. To są te chłopy, co już wcześniej bili? To nie te chłopy. O, tu jest Kylid. Jak się... Orków jest coraz więcej. A, czyli nie mogę z wami pogadać, zasabotować.
Kto tu wygra? No ten wygląda na solidnego przeciwnika. Dobra, obstawiam na niego. Ma zajebisty mieczyk. Kilit. Niechaj będzie hazardzik na sam początek. Chodzę. To niech tak. Pewnie, że mogę się założyć. Kilit. Refleks i precyzyjne ataki lepsze od zwykłej siły, co? Dobrze. Ile chcesz postawić? 100 sztuk złota. 100 sztuk złota. Ładna kwota. Podoba mi się. Jeszcze będziesz bogaty. Zgłoś się do mnie za jakiś czas, to przekażę ci, jaki był wynik pojedynku. Dobrze, Laria. Jeśli ci się chce, możesz też pogadać ze swoim faworytem. Upewnić się, że dobrze wybrałeś i takie tam. Nie omieszkam. Dobra, to idziemy porozmawiać z faworytem, znaczy naszym faworytem. Może mu jakoś pomóc. Słuchaj, Kelit. Hej. Jak emocje przed walką? W jak najlepszym porządku. Muszę jeszcze poczynić pewne przygotowania, ale jestem dobrej myśli. No i elegancko. Potrzebujesz w nich jakiejś pomocy? A dlaczego pytasz? Nie chcesz mnie, aby rozpraszać przed walką? W żadnym wypadku. Postawiłem na ciebie Ulori, więc wolałbym, żebyś wygrał. O, w takim razie przepraszam. Wiesz co, jeśli ci zależy na wygraniu zakładu, mógłbyś mi pomóc w dwóch kwestiach. Po pierwsze, przed walką muszę stosować odpowiednią dietę. Będzie mi do tego potrzebna roślina zwana goblinią jagodą. To małe cholerstwo poprawia refleks. Nie pomogę. No i przydałaby mi się jakaś walka treningowa, żeby ktoś udzielił mi wskazówek, co powinienem poprawić w swoich ruchach. Walkę możemy, mogę z tobą potrenować, mogę z tobą tak. Potrenować. Mówisz? W sumie, czemu nie? Nie wyglądasz na całkowitego słabeusza. Powiedz tylko, kiedy będziesz gotowy. Goblinich jagodów nie daję, przecież to są kurwa cenne rośliny. Nie. Zacznijmy trening. Świetnie. Chodź, pójdziemy przed bramę, bo tam będę walczył z Devirem. Przy okazji nauczę się ułożenia terenu. No dobra, idziemy. Goblinich jagód mu nie daję, przecież no jak to... Do ty chłopie, zgłupiały, że ja ci za darmo? To z 500 golda kosztuje, to mi się nie opłaca, kurwa. A mogę obstawić na silnego, to bym mu dał ten smoczy korzeń, ich mam pewnie z 300 milionów. Dobra, jesteśmy. Przypatrz się uważnie moim atakom i powiedz mi potem, gdzie popełniam jakiś błąd. Dobra. Nieźle! No, Kilit, powiem ci, miecza ci nie bierę, bo kurwa nie będziesz miał czym walczyć. Ale myślę, że golda i owczą skórę mogę sobie pożyczyć. Moja głowa. Cholera, mam nadzieję, że Devir nie będzie taki mocny. I co? Co nie grało? Gdzie mógłbym się poprawić? Lekkie uginasz nogi, ale przed lewym ciosie. Mógł bardziej wyczekać tego Devira i atakować tylko wtedy, wiadomo, kiedy wyraźnie widzisz, jak się odsłania. Ciekawe. Możliwe, że masz rację. Będę się tego pilnował podczas pojedynku. Dobra. Nie. No rośliny mu nie przynoszę. Nie. Roślina jest zbyt OP. Ja mam tą roślinę, ale pokaż te goblinie jagody. Ile one są warte. Uznałem mi zręczność, no nie będę do jakiegoś bobka dawał takie rzeczy. Zajebiste. Gdzie mam te rośliny? Rośliny, tu jest. Nie no, to jest warte 500 golda. W życiu kurwa ci nigdy nie dam tego. Co ty, zgubiałeś? Nie ma takich szans. Misję uważam za zakończoną, czekam na decyzję, jaka tutaj jest, znaczy na wynik ostateczny walki. Zacząłem pojedynek z Kilitem i udzieliłem mu wskazówek, które mam nadzieję pomogą mu w walce. Też mam taką nadzieję, myślę, że faktycznie ta zręczność by trochę pomogła, ale nie będziemy tyle inwestować. Podejrzany typ, tu się jakiś Dalmont znajduje. Kim jesteś? Nazywam się Dalmont i należę do Wilczych. Kura trolla. Podszedłeś tak po prostu, czy masz jakąś sprawę? Co słychać? Nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Najważniejsze, że mogę żyć wśród swoich. No i elegancko. W ogóle to są jedne z moich pierwszych słów, jakie dzisiaj wypowiadam. Znaczy, takie na odcinku, więc jeżeli odcinek będzie taki lekko przymulasty, to wiadomo, muszę się, słuchajcie, widzowie obudzić, wypić sobie kawkę. Kuferek taki fajny. Tutaj prawie mnie nie widzą. Szybki save. Oczywiście nie naprawiłem save'a, bo przesyłam w międzyczasie odcinki. No i to jest tak, że teraz fajnie YouTube to wprowadził, że jeżeli przesyłamy odcinki, to będziemy mogli wrócić, nawet jeżeli nam się kom wyłączy, i wrócić do przesyłania tego odcinka. Natomiast nie zawsze to działa. Szczególnie jak masz 14 000 kart, wtedy jest ciężko.
Więc no niestety nie mogłem zresetować komputera i naprawić tutaj tego zapisu. Ale nie wiem, czy reset by coś dał, ale pewnie tak. Przegadałem, widzę cały ten zapis, więc nie mam co zatrzymywać chyba, tak? Dobra, 2 sekundy dla widzów zaoszczędzone. Łe, to jakiś bob. A co to jest? Smażone mięso cieniostwora, podoba mi się to. No dobra. No i co, spierdalamy stąd. Czy my tu w ogóle mamy jakieś misje? Jakieś tam misje mamy, no ale... Czy tu się znajduje jakiś szef? Czy ja tu znajdę szefa? Gdzieś tu powinienem znaleźć jakiegoś szefa, macie tu foral. Ty nie wyglądasz na szefa. Nie wyglądasz jak jeden z tutejszych. O, to też. To prawda. Jestem foral i pochodzę z miasta. Przybyłem tutaj kilka miesięcy temu, a że całkiem nieźle znam się na ślusarce, to wilczy synowie pozwolili mi zostać. Historia i kultura tego miejsca są niesamowite. Żyją w zgodzie ze starymi wartościami i tradycjami, a nie w pogoni za złotem, jak ci wszyscy szaleńcy w mieście. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli chcesz, to pokażę ci, jak efektywniej pozyskiwać drewno. Jak pewnie już sam wiesz, ta wiedza może być wykorzystywana również w górnictwie. Dzięki, Foral. Umiem. Nie, wydobywanie, nie. Myślałem, że może nauczy nas konkretnie, jak się faktycznie szybciej lepiej wydobywać drewno, nie? Że na przykład konkretnie wydobywając drewno będę dostawał go na przykład 2 razy więcej albo coś takiego, ale widzę, że nie do końca. Gdzie tu się znajduje jakaś siedziba, kurwa, szefa? No nie macie tu jakiegoś szefa? No musicie mieć tu szefa. Tylko ja coś czuję, że po prostu źle chodzę. Gdzieś tu się szef... A ty to, kurwa, kto jesteś? Ty. Co tu się dzieje? Ciągle natrafimy na jakichś dziwaków tutaj, widzowie. Wczorajszy odcinek to była jakaś miazga. Stara moneta. Esencja. No pewnie, że wezmę, co nie wezmę. No wczorajszy odcinek to była miazga. Jeśli rozwali mi wczorajszy odcinek web, zajebisty wyszedł, bo sobie oglądałem. Mi się przynajmniej fest podobał. 6 razy musiałem jeszcze zobaczyć, jak to wyglądało w tym odcinku wczoraj. Skok! Dick. Hank. Co tu robisz? Ktoś ty. Nie znam cię, daj mi spać. Hank. No dobra, no to dam ci spać, kolego. Nie ma takiej sprawy. Nic nie było tematu, prawda? Oczywiście, że prawda, widzowie. Czy tu gdzieś znajdziesz... Tam jest wejście. No dobra, znalezione, nie kradzione. Idziemy tam. Właśnie coś mi się za mało to wydawało. Mówię, no gdzieś tu musi być, widzowie, szef jakiś. Szef wszystkich szefów. No jest. Tutaj się coś znajduje, jakiś składzik broni, w którym nie ma broni, rozumiem. To jest jakiś kowal, w sensie... My już to byliśmy, ale... To jest zwykły wilczy syn, ale jest tu jakiś taki kowal, czy on będzie w środku kowal? O, widzę, w środku jest kuferek. How much is your kufer? 0 golda. Bezsenny. O, nie, no to też już okradliśmy. Czego na bank. Ty tam szukałeś? Niczego nie było szukane. Słuchaj, tu trzeba porozmawiać z postaciami. Baez. Czym się zajmujesz? Nazywam się Baez i jestem sierżantem wilczych synów. Dbam głównie o kwestie organizacyjne, ale często też trenuję naszych chłopców. Opowiedz mi o Ulryku. To odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Jest świetnym dowódcą i strategiem. Dba o swoich ludzi. Co możesz mi powiedzieć o Wilczym Leżu? Uwielbiam przebywać w jej murach. Zawsze czuję w niej siłę ludu Wolfzaka, której próbuję dorównać ciężką pracą oraz wierną służbą Ulrykowi. Zresztą każdy mieszkaniec zamku jest twardszy niż większość miastowych razem wzięta. Bez obrazy, ale to kwestia niepodlegająca dyskusji. Ja bez strzem wam najebałem, więc spoko. Normalnie kwestia nie podlega dyskusji. Dobra, idziemy zwiedzać dalsze tu. Co to jest? Zlecenie na płytki pancerza pełzaczy. No takie zlecenie to ja bym chyba chętnie przyjął, bo ja takie płytki chyba posiadam. Tylko gdzie to znajdę? Zlecenie. Staris truposza. Mamy to, widzowie. Karteczka, którą znalazłem w kuźni. Do wszystkich łowców w trybie natychmiastowym zakupię 20 płytek z pancerzy pełzacza. Z pancerzy pełzacza. Za każdą z nich oferuję pełną wartość w złocie. Towar należy, świetnie, że klikłem. Za ciężkie paluchy. Nie to. Nie, daj mi jeszcze raz przeczytać.
Kurwa, dobra, zatrzymajcie się, bo to mnie znikło już. Mam jakieś zadanie? No nie, ale ktoś tu skupuje. Mam nadzieję, że to ty skupujesz, kolego, te pancerze. O, tak, tak. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Mam 16. Masz na ciebie. 800 sztuk złota. Cześć, jesteś kowalem? Nie, lubię sobie tak czasem postukać. Od razu człowiekowi lżej. Ech, no po co zadajesz takie głupie pytania? Tak, jestem tutaj kowalem. O kurwa, ile kwestii dialogowych. W ogóle... Jak leci? Ostatnio się zorientowałem, dlaczego tak ciągle bekam na tych odcinkach. Tyle lat, a człowiek wciąż... Ja co jakieś 30 sekund mam beka. I to jest chyba wszystko spowodowane białkiem, że dużo go jem. I mój organizm wytwarza dużo gazów. Masz coś na sprzedaż? Takiej broni jak u mnie próżno szukać u kowali w mieście. Mam też wszystkie materiały potrzebne, by wykuć sobie... Jakieś tutaj fasole, jakieś tutaj szejki białkowe. No pewnie, że chcę, pokaż. Co tu masz ciekawego? Ło, wymaga zręczności 130? No fajne, fajne, tylko... Szczerze mówiąc... Fajno, wszystko tego, owego, ale szczerze, to na co mnie to wszystko? Jak ja w ogóle z tej broni, kurwa, normalnej to nie biję. Więc nie kupuję tego. I jebać. Te bym mógł pokupić. No mógłbym pokupić te schemaciki. Kupuję wszystkie te schematy. Z tego względu, że ja tu planuję zostać mistrzem kowalstwa. I sprzedawać je. Więc warto by było to wszystko pokupować. Racja? No oczywiście, że racja, widzowie. Te młoty kowalskie też może kupię. I ten topór drewna też kupię. No i minus 2000 golda. Możesz nauczyć mnie wykuwania broni? Nie, nie mogę. Ulrykowi nie spodobałoby się, gdyby jego kowal uczył obcych swojej sztuki. To moje ostatnie słowo. Rozumiem. Możesz nauczyć. Nie. Zajmujesz się też pancerzami? Widziałeś, w czym chodzą wilczy synowie? Takie pancerze wymagają wiele troski i zawsze muszą być dokładnie dopasowane pod właściciela. W wolnym czasie wzmacniam i naprawiam też pancerze okolicznych łowców. Niby to nie nasi, ale szkoda by było, żeby zabił ich jakiś zębacz. Tylko pamiętaj, nie będę marnował swojego czasu i srebra na byle co. Zajmuję się porządnymi pancerzami. Dość już tego gadania. Pokaż, co tam masz, a ja powiem ci, czego potrzebujemy i ile będzie to kosztować. A ulepszysz mi jeszcze bardziej to? Ulepsz pancerz. Ulepsz na wyśmienity pancerz. Spoko. Ło kurwa, i co tam nie da na wyśmienity pancerz? Będę zadawał jeszcze giga więcej obrażeń? Podoba mi się to. 20 razy łupka żelaza. Poczekajcie, najpierw sprawdzimy stacje, jakie mamy na tym pancerzu. Później sobie to wszystko polepszamy. Dzisiaj będzie chyba taki chłodzony odcinek. Tak wyglądają stacje, 77, 87. I teraz jak się ulepszę, 77, 87. No trochę zyskujemy. Te plus 7 jest. Za 1000 golda? No biorę chyba. To nie biorę, jak biorę. Dzięki. Rozpoznajesz ten grosz? To jest bardzo ważne pytanie. Czy rozpoznaję? Ja go wykonałem. Przede wszystkim to ja mam pytanie. Skąd go masz? To grot bełtów, które wyposażam tylko wilczych synów. Zresztą nie wszystkich. Ukradłeś go? Nie, zdobyłem go w sposób legalny. Świetnie. Tylko co to znaczy? A syno, czy legalny? Doszło do pewnego incydentu. Wykopałem. Potem z tym grotem zraniono jednego. Nie wiem, czy to takie legalne jest. Niestety ze skutkiem śmiertelnym. Znając życie, to dało się go uratować, ale żaden miejski konował nie podołał. Co w związku z tym? Potrafisz rozpoznać, kiedy go wykonałeś? Gdyby był nieużywany, to pewnie tak. Niestety jest uszkodzony. I w dodatku źle wymyty z krwi. Mógłbym go wypolerować, ale to też zmniejszyłoby wiarygodność oceny. Rozumiem. W każdym razie nie jest to jakiś nowy wynalazek. Nie, wykonuję takie już od ładnych paru lat. Przez ten czas wiele sztuk musiało trafić do wilczych synów. Ten grot wygląda bardzo nietypowo. Prawda.
Nie jest to pierwszy lepszy sprzęt do ochrony przed tłumem rozwścieczonych chłopów, tylko porządna broń łowiecka. Dzięki specjalnemu kształtowi grotu i wzmocnionej konstrukcji promienia, te bełty są w stanie przebić się przez pancerze podziemnych mrówek. Wielu łowców ceni je sobie podczas polowań. Wielu już uratowały życie. Czy wilczy synowie odwiedzają miasto? Rzadko, ale tak. Uprzedzę twoje kolejne pytania. Nie. Nie sądzę, by ktoś z nich miał strzelać do strażników. Jaki miałby w tym interes? Prawdopodobnie jeden z właścicieli tych bełtów dał się okraść i z obawy przed karą nikomu o tym nie powiedział. Myślałem, że jesteście odważni i zdyscyplinowani. I dobrze myślałeś. Nie boimy się żadnego wroga. Czy to drugiego człowieka, czy tych zielonych potworów. Inaczej ma się sprawa z przełożonymi. Jest to bardzo zdrowy układ. Jak udało ci się dostać taką pracę? Ale dużo pytań. Ale jesteś ciekawski. Jestem. Przez kilkanaście lat służyłem w armii na kontynencie. Nie będę opowiadał ci szczegółów, bo nie lubię opowiadać, ale trochę się młotem namachałem. Tyle, że mało który żołnierz dożyje starości. A ja jednak chciałem trochę jeszcze pożyć. A że zawsze byłem dość silny. Kto w ostatnim czasie dostał od ciebie takie bełty? Parę osób. Na co dzień mam za dużo innej roboty, by wytwarzać ogromne ilości bełtów potrzebnych tylko łowcom. To znaczy? Ech, pomyślmy, bo nie odczepisz się ode mnie, jeśli ci nie powiem. Nie. No właśnie. Był tak. Arete, Gron, Henk i Legriff. I to już, zdaje się, wszyscy. Ale nawet za tych głowy nie dam. Okej, mamy jakąś poszlakę. Henk i Legriff to jacyś przyjaciele? Jak się domyśliłeś? Podałeś ich jednego po drugim bardzo szybko. Jakby wspominanie jednego kojarzyło ci się od razu z drugim. Dobry jesteś. Tak, trzymają się razem. Lubią popić, jak dla mnie nawet za dużo. Więc pytaj karczmarza. Dobra. Gdzie przebywa Gron? W wolnych chwilach w karczmie. Bardzo nieprzyjemny typ. Jedyny mi znany, który nawet o Ulryku wypowiada się lekceważąco. Kurwa, to wszyscy w tej karczmie zajebane. Pewnie siedzi w swoim domu. Kiedy nie ma służby, nie uświadczysz go nigdzie indziej. Dzięki, że tyle mi powiedziałeś. Ta. Jeśli Ulryk urwie mi głowę za przerwę w pracy, to będę cię nawiedzał, rozumiesz? Jasne. Trzymam kciuki, żebyś jeszcze trochę pożył. Na razie. Nie, no ja ze trzy pytania to bym zadał. Mam coś jeszcze? Nie, no to pytałem. Towary pytałem, jak leci pytałem pewnie. Pancerz mi ulepszyłeś, to w sumie to nie mam nic dalej do zadania. Ktoś tu chyba kurwa jeszcze z tobą był, prawda? Davir. Hej. Jak się masz? Odejdź, przeszkadzasz mi. Rozumiem, to ja spierdalam. Idę szukać dalej. Jakichś gagatków. Tego nie da się otworzyć, a bardzo szkoda, bo tam widzę jakiś składzik jest. Pewnie by się dało, gdybym miał klucz. A żeby taki klucz zdobyć... Ej, ty! To nie wiem, czy go okradłem. Okradłem cię? Tak, pewnie cię okradłem. Ja tu wszystkich okradam. Takie moje przywitanie na dzień dobry. Inni się witają dzień dobry, ja po prostu opierdalam innych ludzi z mieszków. Wszystkiego, co mają przy sobie. No, chciałbym tu bardzo wejść, ale coś nie czuję, żebym mógł. Niestety. Idziemy do Unrycha. Chyba. Może spotkamy tu kogoś jeszcze ciekawego. To jest jakiś składzik. Kurwa, ale zawiły ten, korytarz. Strażnik. Przepuścisz mnie? Co? Do kopalni? Bogieło cię? Nie, po prostu chcę tam wejść. Po prostu? Człowieku, tam teraz jedno wielkie pobojowisko. Pełzaczy mnóstwo, nasi martwi, więc Ulryk zakazał kogokolwiek wpuszczać. A może... Nie. Nie, po prostu... A... A jakbym sam se tam wszedł? A jakbym ci ten kilo wsiup do siebie, wkurzyłbyś się, zlecenie na płytki pełzaczy. To już mamy to zleconko, już zostało znalezione. Mój kradziejski nos wyniuchał tutaj, że coś leży. Nawet kurwa dwa razy. Dobra, idźmy w takim razie na zewnątrz i do drugiego pomieszczenia. Myślę, że porozmawiamy z Unrychem. Powiemy mu, co jest 5, że my tu chcemy dostać się. O kurwa.
Ale kufer. Jocie kierynca. No i że my mu tu załatwimy chyba tutaj te pełzacze w tej kopalni. Myślę, że jesteśmy na tyle dobrzy, że jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Tą książkę już mam. Mamy tu coś do teleportacji. Zajebiste. Już mi się podoba. Nie będę musiał zadupcać z powrotem, tylko mogę cyk. I teleport. No i spoko. Przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie regał na książki. Jeżeli chcecie, kurwa, przeczytać tego, co było tam napisane. Tą książkę chyba też mamy. O, witam. Nie podchodź bliżej. Ta mikstura jest niezwykle niestabilna. Jeden nieostrożny ruch i jeden Beliar wie, w co byśmy się pozamieniali. Pozamieniali? Wiesz pewnie o istnieniu zwojów przemiany, prawda? Zwoje to drogi interes, wytwarzane głównie w klasztorach. Nie ma możliwości dozowania siły zaklęcia, no i są niezwykle podatne na zniszczenia. Staram się opracować nową formułę. Eliksir przemiany. Intrygujące, nieprawdaż? Jak idą prace? Największym problemem okazuje się wybranie odpowiedniej dawki. Do tej pory testowałem miksturę wyłącznie na chrząszczach, ale są one tak małe, że prawie każda dawka bywa śmiertelna. Byłbyś zdumiony, jak trudno o jakiegoś ludzkiego ochotnika. No to co? Każdemu z potencjalnych witam serdecznie. O śmiertelności chrząszczy, to jakoś mnie to nie dziwi. Ło, ile pytań, poczekaj, bo ty tu masz jakieś kurwa wejście. Jakiś regał na książki. Ty, no to ja sobie te wszystkie tomy mogę pozbierać, a jak debil? Ty, no taki kuferek tu stoi, no aż żal kurwa nie zobaczyć Homa Gigior kufer. Dobra, widzowie. O! O! Twoje umiejętności złodziejstwa pozwalałem na natychmiastowo otwarcie skrzyni. No i takie kurwa mi się umiejętności złodziejstwa, znaczy wiadomo, ślusarskie podobają. Żadne złodziejskie, co wy? Może mógłbym jakoś pomóc. Właściwie to czemu nie? Potrzebuję wypróbować kilka dawek na ludzkim organizmie. Mi dość ryzykowno, ryzykownie. Chętnie oddam ci kilka takich mikstur. Mam wypić ten eliksir? Nie mam, spokojnie, nie mam najlepszych nie tych doświadczeń, czy tam przeżyć z tym. Z wypijaniem eliksirów, to była nawiązanie pewnie do Bodowina, który zamienił na się w ścierwojada. Moralne, nawet jeśli te szumowiny zdechną, to będzie to z pożytkiem dla wszystkich. A jeśli eksperyment się uda, to nieświadomie przyczynią się oni nauce. Czyli wystarczy, że doleję ten eliksir komuś do piwa i będę obserwował efekty? Tutaj pojawia się problem. Nie mam pojęcia, jak mikstura zadziała z alkoholem. Takie mieszanie może całkowicie zaburzyć wynik eksperymentu. Będziesz musiał jakoś przekonać tych osobników, by wypili ten eliksir. Coś wymyślę. Nie powiem, zaintrygowałeś mnie, ale chyba wolę jednak nie znać szczegółów. Najlepiej, jeśli pozostaniemy przy określeniu badany. Proszę, oto 3 eliksiry o różnych proporcjach. Podaj je 3 różnym osobom i zanotuj dokładnie wszystkie swoje obserwacje. Dobra, pokaż co to jest, jak się nazywa ta misja. Przełomowe odkrycie. Jezgan alchemist z Wilczego Leża poprowadził badania nad eliksirami przemiany. Prowadzi. Poprosił mnie, bym wypróbował 3 dawki o różnych stężeniach i dokładnie opisał rezultaty. Eliksir nie są do końca bezpieczne, więc polecił podać je osobom, za którymi nikt nie zatęskni. Pewnie ktoś w przystani Łotrów się nada. O, wracamy widzowie. Kolejne misje w przystani Łotrów. Pochczam. Zobaczymy co tam się teraz dzieje. Pewnie Cortez nam... No trochę na kopie do dupy. Ulryk naprawdę uważa się za dziedzica Wolfzaka. Ale myślę, że już jesteśmy na tyle silni, że pyk 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 tego Cortaza. Potwierdzają tę tezę. Jest też sporo poszlak dotyczących jego pochodzenia, ale ile w nich prawdy, nie wiadomo. Kurwa, widzowie, w ogóle... Historia Archolos jest bardzo... 60 chyba 4 odcinek, albo coś takiego. Została zniszczona... lub jest w posiadaniu magu. A my jeszcze z 52 misje mamy. Się swoimi sekretami. A ty jak myślisz? Jest nim czy nie? Szczerze? 100 odcinków, no bang, 100 odcinków widzowie. Ale lecimy, ja jestem gotowy, tylko... Wydaje mi się, że trochę dużo tych odcinków. To ważniejsze od rodowodu. Od dawna tu mieszkasz? Nie wiem, nie liczę. Parę lat na pewno. Nie lubisz mówić o swoim życiu? Nie. O co chodzi z tymi rurami w całej twierdzy? No tak, na kimś z miasta może to robić spore wrażenie. To rodzaj ogrzewania.
Dzięki temu pojedyncze, większe piece mogą ogrzewać cały zamek. Jest to niezwykle przydatne, szczególnie, że zimy potrafią być tutaj niezwykle surowe. Okej. Kto tu handluje magicznymi przedmiotami? Udało ci się zdobyć zaufanie w Wilczym Leżu. W innym wypadku nigdy nie dotarłbyś tutaj żywy. Ulryk nie powinien mieć raczej problemów, gdybym sprzedał ci kilka mikstur, albo pokazał to i owo. W końcu moje badania są niezwykle kosztowne. To poka. Pohandlujmy. Pokaż co masz. Eliksir z mocy zręczności, spoko. Odnowy życia, spoko. Ten eliksir odnowy życia nie zawsze kurwa działa. Wzmocnienia siły, ziemny... O, poka to, poka. Najczęściej proste jałowe tereny. Górskie zbocze i jaskinie, uwielbiane przez trolla. Zapewnia na stałe plus jeden do każdej odporności. Kurwa, fajne. No co nie fajne, jak fajne, widzowie, no. Runa teleportacyjna do Wilczego Leża. No to też mi się przyda. Fajne. No kurczę, no kupiłbym to. Ten ziemny aloes. Pewnie z tego można tą fajną mix... Czy w sumie to kupić? To jest pewnie bardziej do mikstur, którą można fajnie wykonać, jakąś miksturkę. A my w alchemii nie umiesz. No dobra, kupię to. Jak badania? Dobrze, nie narzekam. No i wszystko, pogadane. Idziemy, czytałem wam to? Chyba tego wam akurat nie czytałem. No tu dziwnie tak pachnie. Dobra, przeczytajcie sobie, tom drugi. Mi się tego nigdy nie chce czytać. Powiem wam szczerze, że jakbym ja wam to wszystko czytał i oczy kręca, to byśmy już mieli z 90 odcinek. Przynajmniej ja bym był w tym miejscu, więc... Chyba jednak ostatecznie dobrze robię, że nie czytam dosłownie wszystkiego. Idziemy chyba bezpośrednio już do Ulrycha, tak? O ile nas puścisz tam Ulrycha. Przejścia nie ma. Aha. Już ci mówiłem. O. No to chyba jednak nic się nie uda. W takim razie trzeba wykonać jakąś misję. Szukam Henka. Cholernik jeden znowu gdzieś zniknął. Pewnie znowu utknął na którejś z tych swoich skał. Pewnie tak. Gdzie tym razem mógł wejść? Bo dobrze słyszałem, że ty mu wydajesz pozwolenia? Tak, ja. Teraz może łazić po skałach nad kolumnadą. Postaram się nie narobić problemów. Dobrze. Jeśli go znajdziesz, każ mu jak najszybciej do mnie przyjść. Muszę się poważnie zastanowić, czy te zezwolenia to dobry pomysł. Ponitce do kłębka, no tak. Henk ma pozwolenie na wspinanie się po skałach nad kolumnadą. Mam nadzieję, że uda mi się tam bezpiecznie wejść. No myślę, że się uda, bo już tam byliśmy. Chyba wiem, gdzie go znajdę. Po co ja go szukam? To jest misja, która... Aha, bo on jakby jest jednym z łowców, które dostał pozwolenie na to, by używać... Znaczy dostał pozwolenie. Dostał ostatnio te groty, a my oczywiście szukamy zabójcę. Albo kogoś powiązanymi z tymi grotami. Ty pewnie jesteś Hank. Zgadza się, czego chcesz. I nie mów tak głośno. Pomożemy naszemu ziomowi Walkerowi. Oczywiście. Przyszedłem zadać ci parę łatwych i przyjemnych pytań. Jasne. Zamieniam się. Jak pomożemy Walkerowi, on nam pomoże odnaleźć wsłuch. Jorna. Gdzie znajdę Legriffa? A cholera wie. Jak się napruje, to może pójść wszędzie. Kiedyś zasnął na dźwigu przed leżem i spadł z niego. Do dziś nie wiemy, jakim cudem przeżył. Pewnie dzięki szczęściu pijanego. Czyli nie pamiętasz. Dobra, nieważne. Jakoś go znajdę. Używasz czasem pewnych specjalnych bełtów? Nie. Przynajmniej teraz. A czemuż to? Kiedyś dostawałem od Einara bełty przystosowane do polowań na pełzacze, bo często miałem warty w kopalni. Niestety już od pewnego czasu żadnego nie dostałem. W sumie nie pamiętam dlaczego. Kiedy ostatnio byłeś w mieście? Dawno temu. Nie pamiętam kiedy dokładnie. Nie chodzę tam, bo mają drogi i niedobry alkohol. A jak przesadzisz, to cię aresztują, zamiast odprowadzić do własnego łóżka. Taka to Archolos, stolica kultury. Zero szacunku do drugiego człowieka. A tak mniej więcej kiedy to mogło być? Myślę, że nawet rok temu.
Może trochę mniej. Pewnie nie. Pewnie nie. Ostatnio z Legriffem, no. A potem się tu obudziłem. Z zejściem trochę poczekam. Nie będę łaził po skałach, jak mnie tak łeb naparza. Nie masz czasem problemu z alkoholem? A gdzie tam? Po prostu tutaj nie ma co robić, więc piję dla zabicia czasu. Dzięki za odpowiedzi. Poszukam twojego kumpla. Jasne, na razie. Miałem ci jeszcze przekazać, że sierżant Baez nie może się doczekać spotkania z tobą. O cholera. O nitce do kłębka. Chęć twierdzi, że już z dawna nie był w mieście, a od jakiegoś czasu nie dostaje on Einara specjalnych bełtów na pełzaczy. Muszę znaleźć Lagriffa, może on będzie wiedział więcej. Szukamy tak, ja sobie tylko przypomnę. Lagriff, Gron i Arte. Gron, Ladriff jakiś i Arte. Ciężkie imiona to są. Część z nich znajdę w tym, nie? W karczmie. Podejdź, no kolego, zabierz to ode mnie, chyba się zaraz pożycham. O piwo, dzięki, dobra, szukamy Gron, to jest jeden z tych, podobno posiadasz pewne nietypowe bełty, których musimy znaleźć. Nic o tym nie wiem. Einar powiedział... Einar ma problemy z pamięcią, daj o, mi spokój. Coś mnie tutaj śmierdzi, Gron. Sprawa jest bardzo pilna. Nie dla mnie. A jeśli planujesz mi się nastręczać, to pamiętaj, że znam sposoby na pozbywanie się takich upierdliwych wypierdków jak ty. Żegnam. Nie. Myślę, że jesteśmy się w stanie dogadać. Cholera, muszę pogadać z Krednarem o tym, kogo do nas wpuszcza. O suchym pysku nie ma co rozmawiać. No i teraz gadasz z sensem. Nie ma co się napierdalać z każdym. Masz coś porządnego do zaoferowania? Mam coś naprawdę mocnego. Zobaczymy, spróbujemy. Masz. Rum może być rum. Gituwa? No, nie powiem, wykrzywia mordę. Przypomnij mi, po co tu przyszedłeś? Chcę wiedzieć, jakich bełtów używasz. Takich do strzelania, a co? Proszę, tylko się nie napierdol. Wyjątkowy. W rękach wyjątkowego kusznika każdy bełt jest wyjątkowy. Oj, coś czuję, że... Możesz odpowiedzieć konkretniej? Dobre mi to przyniosłeś. Co? Mówiłeś coś o kuszach? Lubię strzelać z kuszy. Świetnie, to może mały pojedynek. Co? A ty też lubisz? Oj. Owszem, uwielbiam. Da się tu gdzieś postrzelać? Pewnie. Przed murami jest jeden cel, na którym często ćwiczę. Chodź. Skończyło się. No nic, ale peszek. Kurwa. Gron. My mieliśmy iść... Gron. Proszę cię. Szybciej już do kurwy. Nie no, Gron. Chwila. Dobra, już następnym razem rozwiązuję, kurwa, konflikty siłą, nie? Nie zrobiłem to tylko z jednego względu, z takiego, że oczywiście mam zepsuty zapis i nie chciało mi się zapisywać przed tym, jak walczę, a też nie wiadomo, czy on by nas na dwa hity, przed tym, jak zawalczę. A nie wiadomo, czy on by nas na dwa hitki, kurwa, nie ściągnął. Gron, no nie mamy daleko niby, nie? No ale w tym tempie to ja nie wiem, czy on, kurwa, nie padnie, zanim tam dojdzie. Ale jak nie padnie, to pewnie użyje swoich bełtów, a to oznacza, że ja będę wiedzieć, czy to jego bełty. Bo jak nie ma i użyje innych bełtów, to będzie to trochę podejrzane. Idziemy, Gron. Zobacz, ja już tu czekam, gotowy, nie mam kurzy, co prawda, ale mam łuk. Myślę, że tak samo dobrze sobie z tym zadaniem poradzę. Chyba, że muszę z kurzy, to wtedy nie wiem, z czego będę strzelał w sumie. Kurwa, z procy mogę najwyżej pierdolnąć kamieniem. Idziemy, Gron. Dobra, to ja jako starszy z nas strzelam pierwszy. Przygotuj się na prawdziwy pokaz.
No to strzelaj, panie Gron. Oś kurwa, żeś strzelił. Ty, co? Jakiś dziwny dźwięk wydał ten cel. Trafiłem w ogóle. Chyba nie do końca. Za tarczą stał jakiś farmer. Zdaje się, że mocno oberwał. Co? Zmywam się stąd. Jak Ulryk się dowie, że strzelam do cywili, nie wydasz mnie? Powiedz, że mnie nie wydasz. Pomyślmy. Co wiesz o specjalnych grotach do polowań na pełzacze? Tyle co nic. Nigdy nie lubiłem z nich korzystać. Głównie dlatego, że nie cierpię walczyć z tymi mrówami. Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć ci nic więcej. Przysięgam. Dobrze. Wierzę ci. Możesz odejść. Dzięki, stary. Ja mu wierzę? Zaraz zobaczymy, czy mu wierzę. Bełd Grona. Doświadczenie. Znałeś ten bełd, mam kilka tych bełdów w ogóle. Ten poprzedni bełd, co mu ukradłem, to jest bełd też kogoś, nie? I może tamten bełd... A, rozumiem. Rozumiem. Teraz to wszystko nabiera jakby... całości. Tylko gdzie ja te bełty znajdę? One są pewnie jakoś takie dziwne. Pokaż tego bełta. O, widzowie, zanim je znajdę, to chwilę minę. No dobra, nie wiem. Faktycznie bełt wystrzelony przez Grona wygląda zwyczajnie. Z pewnością nie jest to jeden z tych służących do polowań na pełzacze. Muszę szukać dalej? Właśnie mi by się wyglądało na coś podejrzanego, kurwa. Że właśnie nie strzela z tych bełtów, to może właśnie nie ma i ktoś go okradł. No dobra. No dobra, no to szukajmy dalej. Jeszcze mamy... Już wam mówię. Jeszcze musimy znaleźć. Legriffa i Henka, tak? Nie, Henka znaleźliśmy. Legriffa i Arte. Arte, Legriff. Arte, Legriff. Dobra, z tą nie chcę gadać, z tą też nie, z tą też nie. Mogę domowszą skórę sobie tak siup? Chyba nie mogę. Ty, a ty kto jesteś? Bo ty tak jesteś mało rozmowy. Zwykły wilczysty. Chyba to jest jeden z nich. Tak jest, Arte. Hej. Od niego ten bełd ukradliśmy. Dobrze to pamiętam. Jak niezmiennie sam. To jest nie fair, bo ja od niego ukradłem bełt. Nie umrzę, miałem zbugowaną misję przez to, że mu wcześniej bełt ukradłem. Bo się trochę wkurzę, serio. Poczekajcie, może znajdę ten. Bo my mu wcześniej ukradliśmy bełt. Tylko ja nie mogłem go znaleźć w eku. Bo nic sobie do kłębka. O proszę, co się dzieje? Legriff podobno ostatnio sporo sobie popił. Może znajdę go w pobliżu tego pobojowiska z pustymi butelkami, które widziałem w pobliżu muru. No dobra, no to może tu mamy teraz, możemy tu wejść. A! Pozwalałem na natychmiastowe otworzenie skrzyni. Rozumiem, tylko że to były drzwi, ale spoko. Witam serdecznie. Ocie cholera, co tu robisz? A co ty tu robisz? Nie powinieneś spać w swoim łóżku? Jocie kryńca. Przyszedłeś mnie tu edukować? Bo jeśli tak, to niepotrzebnie. Nie, nie edukować. Przyszedłem zadać ci parę łatwych i przyjemnych pytań. Oj. Używasz czasem pewnych specjalnych bełtów? To znaczy jakich? Na przykład takich, które stosuje się specjalnie do polowań na pełzacze. Tak, zdarzyło się. Co prawda rzadko, bo Einar. Mam nadzieję, czasu, że to on będzie tym ziomkiem, co zgubił i że mi się misja nie zbaguje. W przeciwieństwie do Henka. Facet przegrał je w zakładzie jakiś czas temu. Nie pamiętam tylko, o co tam chodziło. Przegrał w zakładzie Henk. Kiedy ostatnio byłeś w mieście? Parę dni temu. Chciałem sprawdzić, czy w końcu zaczęli tam sprzedawać dobry alkohol. Parę dni temu. Bardzo się zawiodłem. Zdaje się, że czeka mnie kolejna kilkumiesięczna przerwa od odwiedzin naszej kochanej stolicy. Kolejna? Ta. Pomijając ostatnią wizytę, byłem tam jakiś rok temu, jeśli nie więcej. Jak się tu znalazłeś? Cóż, piłem z Henkiem. Potem stwierdziłem, żebym się chwilkę zdrzemnął. Widzę drzwi do piwniczki otwarte. To skorzystam. Lubię taki chłodek. Nie masz czasem problemu z alkoholem? Ja? A co ja? Jakiś artysta, żeby się od alkoholu uzależnić? Jestem wilczym synem. My się możemy uzależnić co najwyżej od trenowania walki. Henk wspomniał, że często miał warty w kopalni.
I powiedział prawdę. Tylko jakie to ma... No przecież, to z Jonem Henk się zakładał. Teraz już sobie wszystko przypomniałem. Świetnie, czyli jeśli dobrze rozumiem, te bełty może mieć też jakiś Jon. Tak, w dodatku może ich mieć całkiem sporo. W końcu przewodzi grupie, która ma odbić kopalnię. Co słychać? Jest nieźle. Mam gdzie spać, mam z kim i czego się napić. Roboty nie za dużo, ogólnie nie narzekam. Odbić kopalnię? Nie słyszałeś o tym? Człowieku, co tu się działo? Nasi górnicy dokopali się ostatnio do jakiejś podziemnej komory pełnej pełzaczy. Te potwory wybiły połowę ludzi w tunelach. I to zarówno zwykłych kopiących, jak i uzbrojonych po zęby strażników. Mamy tu teraz niezłe bagno, bo kopalnia stanowiła większość naszych dochodów. Padają głosy, że wszyscy wilczy synowie powinni wejść do środka i zrobić porządek, ale na taką ilość mrówek nawet tyle może nie wystarczyć. Czyli on dostał bełty od... Einara? Pewnie dostała je cała grupa, która weszła do kopalni. Kiedy to mogło być? Osobiście nie widziałbym sensu w wyposażaniu ich na długo przed akcją, więc pewnie tuż przed wejściem. Ale te od Henka miał już od jakiegoś czasu. Dokładnie to od czasu zakładu, czyli no jakiś czas. Ani dawno, ani niedawno. Trudno określić. Ktoś pomógł. Kojarzy tylko, że Henk próbował je odzyskać, ale Jona nie było wtedy w Leżu. Miał chyba coś do załatwienia w mieście. Co ta grupa chce osiągnąć? Chcę pozbyć się pełzaczy raz na dobre. Chyba nie tak trudno się domyślić, prawda? Przecież mówiłeś, że nawet wszyscy wojownicy Leża mogliby nie wystarczyć. To co po takiej grupce? Ja tam nie wiem do końca o co chodzi. Ale Jon podobno jest jakimś specjalistą. Twierdzi, że wie, jak się pozbyć pełzaczy. Jakiej grupie przewodzi Jon? Grupie składającej się z ludzi tak twardych, że skały to przy nich poduszki. Jak wejść do kopalni? Co ty, z wulkanu spadłeś? Chcesz skończyć w brzuchach tych wielonogich paskudztw? Mam bardzo ważną sprawę do kogoś, kto jakiś czas temu miał dostęp do specjalnych bełtów na pełzacze i był w mieście. Z twojej relacji wynika, że Jon spełnia oba warunki. Ach, wy miastowi. Same szalone pomysły wam do głowy przychodzą. Jeśli chcesz zejść pod ziemię, to będziesz musiał porozmawiać z Ulrykiem. Rozumiem. Na razie. I dzięki za informację. Nie ma sprawy. Miłego poczęstunku z pełzaczami. Myślę, że to będzie długa wypowiedź. Wspomnienie o kopalni odświeżyło Legriffowi pamięć. Do bełtów miał dostęp niejaki Jon, który ponadto był w mieście mniej więcej w tym samym czasie, w którym doszło do nieudanego zamachu. Teraz jest w kopalni Ulryka, którą chce oczyścić z pełzaczy. Widocznie sprawa była dla Einara tak oczywista, że zapomniał mi o niej wspomnieć. Jeśli chcę dokładnie zbadać ten trop, muszę się dostać do kopalni. Pora porozmawiać z władcą Leża. I teraz może będziemy mieli jakiś dostęp. Idziemy tam. Którą mamy minutę? Mogę sobie to winkować? Mogę. Na szczęście, bo jak będę musiał zadupcać jeszcze raz, ten się bym musiał wczytać, bym się trochę wkurzył. Niestety te zapisy tak średnio śmigają, a tu zawsze może być, no, już prawie ścięło, już się trochę bałem. Tu zawsze może być jakiś error, więc warto przed zawsze co jakiś przynajmniej czas, 10 minutek zapisać. Dobra, więc do władcy. Może jeszcze zamienimy kilka słów i w następnym odcinku... Możesz przejść. Ulryk zakończył już ostatnią audiencję. Pamiętaj, to on skończy rozmowę z tobą, a nie ty z nim. No i może w następnym odcinku udamy się do tej kopalni bezpośrednio. Coś czuję, że się tam nieźle, kurczę, wzbogacimy. Witam serdecznie pana szefa. Ramsey, może najpierw ty. Witaj, kim jesteś? Nazywam się Ramsey. Już do domu Ramseya. Jestem właścicielem Silbach oraz okolicznych terenów. Moi przodkowie założyli tę wioskę wiele wieków temu. I od tamtej pory nasz ród nieprzerwanie sprawuje nad nią pieczę. Jeśli do tej pory jeszcze o mnie nie usłyszałeś, to chyba nie mamy o czym rozmawiać. Wybacz, słyszałem o tobie wielokrotnie, ale nigdy nie mieliśmy okazji poznać się osobiście. Nic dziwnego, jestem bardzo zajętym człowiekiem. Zarządzanie takim majątkiem to naprawdę sporo pracy. Wszystkie te spotkania, dokumenty, nie mam nawet chwili dla siebie. Poza tym większość czasu spędzam w moim domu na Starym Mieście,
A nie sądzę, byś często tam bywał. Dzięki za klucz do domu w Starym Mieście. Nowego? Nie mam czasu na pogaduszki. Niektórzy mają na głowie sprawy wielkiej wagi. Co sprowadza cię do Wilczego Leża? To co zawsze. Spotkania, pertraktacje i zapewnianie mieszkańcom mojej wspaniałej wioski spokojnego i dostatniego życia. A dokładniej? Odbywałem rozmowę z Ulrykiem, ale jej szczegóły nie należą do twoich zmartwień. No racja. Skoro ty zarządzasz wioską, to co robi Albin? To chyba oczywiste. Albin zajmuje się wszystkimi drobnymi sprawami organizacyjnymi i wprowadza w życie wszystkie moje postanowienia. Gdyby nie moje kontrakty z miejskimi osobistościami, Silbach już dawno nie miałoby co robić z tą całą wyprodukowaną żywnością. No, ostatnia kurwa to chyba nie ma jej aż tak dużo, jakbyś sądził, panie szefie. Wilczy syn, jo, cię kręca, to takie kuferki. No, żal nie brać. Ja te wszystkie książki, co kupiłem i wydałem 300 gold, to je pozbieram z tych jebanych regałów na książki. Trochę jestem mat, nie powiem, że nie. Chyba, że to jakieś inne książki. Mimo, że warto było. A nie, to chyba jakieś inne. A nie, dobra, mam te same tomy. No chyba się nie za bardzo opłacało kupować te książki. Pochopna decyzja chyba została podjęta. Jeżeli chcecie sobie przeczytać, to sobie czytajcie. To było coś o smokach. Znaczyłem tutaj dwie linijki sobie cyknąć. Chciałem porozmawiać z Ulrykiem, bo już 52 minuty. Szybko, szybko. Jestem zajętym człowiekiem, więc się streszczam. Oj, będę, będę. Nie cel wizyty. I mów tak, żebym nie żałował, że wpuściłem tu obcego. Nazywam się Marvin. W mieście niedawno doszło do ataku i przyszedłem tutaj. Doszły mnie słuchy o tym zamachu. Czy to nie jest przypadkiem sprawa dla Straży Miejskiej? Właśnie dlatego tutaj jestem. Tropy doprowadziły mnie aż do Wilczego Leża. Mam podstawy sądzić, że niejaki Jon wie coś o zamachu. Jon? A co ten stary wyga miałby wiedzieć o zamachu w mieście? Moi chłopcy nigdy nie opuszczają murów twierdzy bez rozkazów. Poza tym Jon otrzymał bardzo ważne zadanie w terenie. Dopóki go nie wykona, nie przewiduje możliwości waszego spotkania. Muszę się z nim zobaczyć. To mój zamek, więc ja zdecyduję, kto z kim musi się spotkać. Posłuchaj mnie, za dużo przeszedłem. Wiadomo w ogóle, gdzie teraz wiadomo przebywa? W ogóle, gdzie teraz przebywa? Jest tu dokładnie tam, gdzie go wysłałem i pozostanie tam, dopóki zadania nie zakończy. Możesz być o niego spokojny. I on jest doświadczonym żołnierzem. Chyba nie będzie innej opcji dialogowej. Wie więcej o tych wielonogich paskudstwach niż ktokolwiek inny. Wielonogich paskudstwach? I tak już zbyt dużo ci powiedziałem. Jeśli naprawdę tak bardzo chcesz się z nim spotkać, to będę musiał cię najpierw sprawdzić. Ostatnie, czego teraz potrzebuję, to jakiś obcy utrudniający zadanie Jonowi. Co w takim razie muszę tym razem zrobić? Wyglądasz mi na kogoś, kto stoczył walkę lub dwie. Chciałbym jednak sprawdzić, jak radzisz sobie z prawdziwymi przeciwnikami. Idąc tutaj, pewnie zauważyłeś porzuconą kopalnię odkrywkową niedaleko mojego domu. A, już załatwiona sprawa. Udaj się do niej i pozbądź się wszystkiego, co wylazło tam na powierzchnię. Zawaliliśmy wszystkie tunele już dawno temu, ale te paskudstwa wciąż wypełzają i nie ma tygodnia, bym nie musiał wysyłać tam kogoś do oczyszczania całej okolicy. Spisz się dobrze, a porozmawiamy o twoim spotkaniu z Jonem. Możesz odejść. Witam serdecznie. Ojej, byś tutaj sytuacja niewartowna wyszła. Jak się... To ja powinienem cię o to zapytać. No chyba, że już nie chcesz wejść do kopalni. Ale no chcę bardzo, tylko ja już tam oczyściłem. Ulrich chyba jest jedyną osobą, która może mi zapewnić spotkanie z Jonem. Wydaje się, że nie mam wyboru. Muszę do niego oczyścić kopalnię odkrywkową przed murami Wilczego Leża. No już tam kurwa byłem za 6 razy, no. Chyba, że są tam nowi przeciwnicy, widzowie. A czy są? No to wiadomo, że się dowiemy, ale w następnym odcinku, widzowie. A może chodzi o inną kopalnię? Chociaż wątpię. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Dzisiaj jakiś taki nierozgrzany, ale jeszcze ze 3 łyki kawy. Mam nadzieję, że wybaczycie. Taki bardzo chillowy. Dużo postaci gadałem, więc też nie mam dużego popisu umiejętności mówczych. Nie żeby ten... A tu pilnujesz, dobra, nie było tematu. Jakaś skrzynka, którą chciałbym opierdolić. I to jeszcze tego zioma, który potencjalnie mógłby coś też wiedzieć o tym zamachu. Chociaż chyba jednak Jon będzie właściwą. A, w nocy możemy iść, to będą spać. Chyba. No ale jednak Jon to brzmi jak konkretny cel.
My widzimy się jutro, odcinki dwa razy dziennie, albo dzisiaj dwa razy dziennie w każdym razie. Zostawcie suba, dzwonek, wpadnijcie na Rewinda, Twitch, tam pandemiamy. No są nowi przeciwnicy, ale sobie z nimi poradzimy na silku. Ja sobie to wyczyszczę, wrócę pewnie do Unryka, no i tyle. No, zacznę strzała. No jesteśmy kurwa solidnymi wojownikami. Tyle widzowie, jeszcze raz, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Wpadajcie na Twitcha. Jak będę miał neta, to będzie streamowane. Na razie jest, kurwa, wysyp 0 kb, odbieranie 0 kb, 32 kb odbioru. Pochcę. Dobra widzowie, nara.